Elo 320, ja jestem Trisus i witam was w kolejnym odcinku, a zarazem w powrocie naszej serii Jesz na Frajnie. Tak wiem, nie było bardzo, bardzo dawno temu już tej serii, a wy za nią chyba tęsknicie, tak? Możecie napisać po prostu w komentarzu, czy tęskniliście za Jeżem na Frajnie, za Frajną na moim kanale i w ogóle. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście także łapkę w górę oraz subskrypcję i dzwoneczek, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia z mojego kanału. I słuchajcie, dzisiaj zaplanowałem jakby taką moją mini serię z Frajny. Mam włosa jakiegoś tutaj, dobra, nieważne. Zaplanowałem taką miniserię. Stworzymy, słuchajcie, świątynię mroku. Coś takiego, jeszcze nie wiem. I dzisiaj po pierwsze pokażę wam, gdzie będzie stała ta świątynia. Po drugie, powiem wam jeszcze, że trzeba będzie powiadomić wszystkich graczy z Frajny o tym, że ta świątynia powstaje i zbierzemy od nich trochę materiałów. W sensie napiszemy im tabliczkę, co mają zebrać i przynieść do po prostu do świątyni. Więc słuchajcie, na samym początku potrzebne nam będzie trochę drewna. Na szczęście mamy drewno, jakieś wiaderka i w ogóle. I także mam jedną taką, nawet będę robił... Słuchajcie, jako że to jest świątynia mroku, a jestem mrocznym jeżem, może ktoś zrobić mi skina mrocznego jeża i wysłać na maila, to słuchajcie, będę wysyłał pogróżki do osób z Frajny. Ja wiem, to jest złe, ale słuchajcie, za wszelką cenę musimy zbudować naszą świątynię, a nie zrobimy tego bez pomocy osób z Frajny. Więc słuchajcie, na samym początku ogółem zrobimy sobie trochę znaczków. Tak, 6 znaczków chyba starczy. Potrzebne nam są jeszcze skrzynki może? Nie mam pojęcia. No, jedna skrzynka nam jest potrzebna. Dobra, jedna skrzynka się przyda. Pyk, okej. To weźmy sobie to. A tu chwila, mamy 2 skrzynki. Chest. O, dobra, no kozacko w takim razie, że mamy, jeśli mamy 2 skrzynki. Okej, to mamy znaki, mamy skrzynki, git. To teraz idziemy po prostu po kolei do wszystkich z Frajny. Jeszcze w ogóle przydałoby... Co to było? A dobra, nieważne, to coś za oknem. Myślę, że w Minecrafcie jakiś dźwięk niepokojący. Słuchajcie, zrobimy tak, pyk. Dobra, zrobimy wiaderko, albo 2 wiaderka nawet zróbmy. Ja gdzieś miałem 30 tych, o dobra, właśnie tutaj. I na samym początku pójdziemy do Kosiego, powiemy, że mu, że zalejemy jego tubę. To będzie pogróżka do Kosiego. I chwila, idźmy sobie tutaj, weźmy sobie na razie 2 wiaderka jakieś. Hop, jedno wiaderko, hop, drugie wiaderko. I tak, zacznijmy może jednak w takim razie od MWki. Tutaj pyk, tutaj MWczka mieszka, oczywiście. MWka ostatnio, wiedziałem, wrócił na Frajny, więc tym razem powinien przeczytać to, co do niego napiszemy. On chyba najczęściej używa tego, więc połóżmy może w sumie ten sign tutaj. I co byśmy mogli chcieć od MWki? Od MWki bym chciał 2 ciasta w świątyni albo... Pożałujesz. Dobra. To on, MWka, od MWki chcemy 2 ciasta. Tutaj papuga, kurde, straszy jak zwykle. Dobra. Tutaj, wow, Shandy zbudował, widzę, Shandy zbudował, widzę jakiegoś creeperka, więc kozacko, to chwila. Shandy'emu połóżmy w takim razie tutaj może. Tak, tutaj będzie git. I od niego będziemy chcieli... 10 obsydianu, albo no, 10 obsydianu, albo różowy creeper spłonie. Dobra, 10 obsydianu od niego chcemy. Od Kosiego, słuchajcie, ja bym chciał bloki wow, jak to gada. Bloki emeraldów ja bym chciał od Kosiego, więc zaraz weźmiemy, tutaj mu napiszemy, chwila. Gdzie on ma wejście do tuby? O, tutaj, stąd, tutaj na pewno przeczyta. 10, nie, chwila, chcemy 4 bloki emeraldu, albo tuba będzie zalana lawą.
Lepiej Koshi, daj mi to do świątyni. Zaraz wam pokażę w ogóle, gdzie będzie właśnie świątynia mroku, w której wszyscy gracze na Ferajnie będą musieli służyć bardzo ładnie. Tutaj od Istesima nic nie chcemy, bo on chyba nie wchodzi specjalnie na Ferajnę. Dobra, tutaj Dokness, następny jest Dokness, więc pójdźmy sobie do Doknessa, hop, tutaj pyk, pyk, pyk. Od Doknessa tak myślę, co można by chcieć. O, w ogóle od MWKi jednak nie będę chciał ciasta, będę chciał od niego coś lepszego, więc od MWKi wiecie, co weźmiemy sobie? Od MWKi chciałbym, jako że jest faraonem, to chciałbym od niego dwa staki sandstone'a. Dwa staki sandstone'a, to będzie lepsze. Dobra, więc weźmy sobie to, pyk. Oj, to tak. Dwa staki sandstone w świątyni, albo pożałujesz. Dobra, to mamy tutaj tu git. Tutaj powinni, mam nadzieję, że ogarną. No, Shandy robi live'y, więc mu powiedzą, Koshi też robi live'y, więc powinien jakoś ogarnąć od widzów. Możecie wszystkim pisać, że to jest świątynia mroku na nowej Ferajnie Tritsusa. Wszystkim piszcie tak w komentarzach, dlatego że no, ona musi po prostu powstać. Dobra, to od MWKi wzięliśmy sandstone'a, od Doknessa chciałbym... Co to jest? Węgiel, no dobra. Od Doknessa chciałbym na przykład... trzy główki czarnych szkieletów, albo pożałujesz. No, mu dopiszę, że... oj, tutaj to widzę, nieładnie wygląda ten znaczek. Podpisano... Nie, chwila, ja nie umiem pisać, jak widać. Podpisano oficjalny kapłan. Oj, kurczę, muszę pisać. Albo dobra, kapłan świątyni mroku, dobra. Świątynia mroku. Dobra, to on tutaj powinien to ogarnąć, Doknes. Mam nadzieję, że pójdzie do Netheru i przyniesie, no albo pożałuje. I napiszcie wszystkim jeszcze, że daje im na to tydzień. Tydzień na przyniesienie do skrzynki w świątyni mroku różnych rzeczy. Idźmy teraz na Ferajnę może sobie, na nową Ferajnę, tam gdzie będzie stała świątynia. I tutaj weźmy sobie... właśnie postawmy tą skrzynkę, gdzie mają wrzucać itemki. Mam nadzieję, że właśnie wszystkim napiszecie, gdzie mają te itemy wrzucać, gdzie ma to wszystko być, itp. itd. Time set 3000, weźmy sobie... Oj, co jest? Nie można z dużej litery, dobra. Time set 3000, mam nadzieję, że się nie obrazicie. Zawsze chcecie, żebym zmieniał timeseta, więc teraz też zmieniam. No bo łóżko nie wiem, czy jest blisko. Mógłbym w sumie zrobić z owcy, no ale co się będziemy trudzić, jak można taką malutką, mini cheaterską komendę wpisać, prawda? No, prawda, dobra. Co to? What the fuck? Co to ma być? Co to ma być? Dobra, tutaj jest miejsce właśnie na świątynię mroku, gdzie widzicie tą platformę. Już zacząłem tutaj troszkę sobie ogarniać. Tutaj piękny zagajnik, a tutaj będzie moja świątynia. Dobra, tutaj będą schody do tej świątyni. Więc ogółem pyk, tutaj weźmy sobie, wejdźmy tędy. I tutaj dajmy skrzynkę. Pyk, okej. Okay. Tutaj dajmy podwójną skrzynkę. Tutaj wkładać dary na świątynię mroku. Dobra, kozacko. To tutaj będą musieli wkładać wszyscy dary na świątynię, o które ich poprosiłem. A teraz szybko wróćmy sobie chwilę na sielankę, dlatego że trzeba będzie już zacząć jakby trochę budować tą świątynię. A
tutaj jeszcze, o właśnie, zalej ten. Jeszcze miałem zrobić pogróżki dla Kosiego, żeby wiedział, że ja sobie nie robię jaj, tylko że naprawdę, więc zahaczymy o Kosiego, trochę mu zalejemy tą tubę po raz kolejny. Nie wiem, to chyba będzie śmieszne, bo on ostatnio odświeżał tą tubę jakby, a teraz znowu przyjdzie i będzie zalana i pomyśli, że to znowu Shandy, a to ten. A to chodzi o to, żeby on wiedział, że moje słowa nie są rzucane na wiatr, tylko serio, jak mi tego nie przyniesie, to mu spalę tubę. Mwahaha, dobra. W ogóle piszcie, czy wam się podoba ten, podoba pomysł Świątyni Mroku, w której mają być wszyscy gracze ferajny, czy też nie. No i słuchajcie, wszyscy muszą być oczywiście posłuszni Świątyni Mroku, której królem będzie zielony mroczny Steve. Yeah, dobra. To teraz trzeba tylko wejść jakoś na górę się dostać. Mam nadzieję, że... Dobra, zrobimy to tą różową wełną. Pyk, pyk, pyk. Chwila, wyjmijmy sobie tylko pochodnie z ręki. Dobra, pyk, okej. Okay. Mam nadzieję, że nam się uda tutaj wejść trochę. Kurczę, wszyscy nabudowali takich brzydkich słupów, tak? To bym się tak nie dostawał, ale i tak pewnie Koshi będzie usuwał te wszystkie słupy, to tam jeden słupek w te czy we w te. Albo ja po sobie usunę słupek, wiecie? Ja po sobie usunę słupek, będę bardzo dobrym kolegą Koshiego. Nie będę mu śmiecił. Tutaj, kurczę, wysoko trochę w ogóle jest. Troszkę jest wysoko. Wow, jakie to jest wysokie, no. Ile jeszcze? Kurde! Jak dużo, masakra, masakra, ile po prostu tego trzeba. Okej. I jesteśmy. Yeah, dobra, kurczę, gdybym spadł, to by było śmieszne. Lol, on tutaj to zaczął już ogarniać, ale dobra, zróbmy sobie nieskończone źródełko wody. Pyk, wlejmy tutaj wodę, oczywiście, pyk. Dobra, mamy nieskończone źródełko. I tutaj, słuchajcie, mu po prostu pozalewajmy. Pyk, dobra, trochę mu pozalewajmy znowu tą tubkę, żeby znowu miał temat na odcinek, Kosiak. I chyba, wiecie co jeszcze by było spoko? Napiszemy, że ta woda może stać się lawą. To będzie całkiem spoczko. Prawda? To będzie, to, tego się przestraszy na pewno. Dobra, pyk. Okej. Hop. Dobra. Okej, to tak. Tutaj hop. Okej. A tutaj czemu nie ma nic? Tutaj można spaść chyba. Dobra. Nie. Wracamy. Nie ma mowy. Ja tutaj nie chcę, kurczę, spaść na ten dół. To jest bardzo, bardzo, kurczę, daleko. Musiał potem znowu się wspinać tu jakoś, dobra. To chwila, zróbmy sobie jeszcze crafting table, bo potrzebny nam będzie bardzo, tutaj pyk, bo będziemy musieli mu napisać właśnie jedną rzecz. Okej, to tutaj jeszcze pyk, potrzebne jest tak, okej, 6, pyk, mamy znowu 3 sajny i napiszmy ta woda zamieni się w lawę. Dawaj emeraldy. Podpisano mroczny zielony Steve. Okej, musiałem zrobić niestety krótkie cięcie, bo jak słyszeliście właściwie, no to ktoś do mnie przyszedł i musiałem przerwać niestety nagrywanie. W każdym razie Koshi będzie już przerażony na pewno po tym, co tutaj właśnie sobie zobaczy i na pewno przyniesie nam emeraldy, bloki emeraldów, o które go prosiliśmy. Dobra, to teraz... Yeah! Dobra, trzeba będzie się jakoś zebrać do zejścia na dół. Nie mamy aż tak długo w sumie do schodzenia, no, ale w każdym razie trzeba to zrobić. Trzeba zejść, żeby nie śmiecić tutaj Koshiemu. I teraz to, co bym chciał zrobić, to pójść do mojej bazy. Zrobić sobie może jakąś łopatkę albo coś w tym stylu. Oczywiście nie łopatkę ze świni albo krowy, albo kurczaka, tylko taką łopatę do kopania piachu, dlatego że potrzebna będzie trochę sandstone'a. Już zaczniemy tak
lekko tak tyci leciusieńko robić tą mroczną świątynię, o której właśnie wam cały czas mówiłem. Będziemy czekać też na dary w środku tej świątyni i trzeba będzie ogarnąć właśnie, jakiej ona będzie tak naprawdę wielkości, ta świątynia. Chwila, gdzie ja mieszkam? Dobra, mieszkam tam. Hopsa, turlaj dropsa, ziomeczku. O, tutaj widzę, że on zrobił, nie wiem, co to jest, tyłek tego creepera albo coś takiego. Wow, te owce po prostu tak chrumkają sobie, tak beczą sobie, że ja nie mogę. O, tutaj jest flaga Polski, to Shandy zrobił, bardzo ładna. Okej, to przejdźmy sobie przez Koloseum na Minecraft, sielanka. Dobra, tutaj pyk. No to Koloseum by było całkiem spoko, gdyby nie było tutaj na środku. Będzie można w ogóle zrobić jakieś wojny, może gladiatorów tutaj ferajnianych, no albo coś takiego. Oficjalne igrzyska Minecraft Ferajna rozpoczynają się za 3,5 sekundy. Yeah, dobra. To przejdźmy teraz do domku, hop. O, no dobra. Tutaj nasz zielony Steve oczywiście, kurczę, góruje nad światem. Tutaj nasz świeżak, kalafior, kurczę, sobie siedzi. Okej, zróbmy jakąś łopatkę. Mamy tutaj takie, tutaj mamy sobie jakieś takie, tutaj mamy takie i mamy łopatę tym sposobem. Dobra, kozacko. I teraz trzeba będzie znaleźć jakieś miejsce, w którym by było dobrze kopać piach. Jakieś takie mało inwazyjne miejsce, jeżeli wiecie, o co chodzi. W ogóle pokażę wam coś jeszcze. Przefarbowałem bardzo dużo owiec na czarno, bo to będzie mroczna świątynia, więc będzie czarna. W ogóle, czy mnie cofnęło, czy miałem... Czy mi się zdawało? O, tutaj świątynia donatorów, w sensie tutaj tablica donatorów w ogóle jest. Kurczę, będę musiał znowu wrócić do live'ów. Kto chce live'y z Minecraft Ferajna, niech pisze i niech koniecznie zasubskrybuje mój kanał. Tutaj już nazbierałem trochę staków tej Black Wool. O, widzicie, dużo jest tych owiec, trochę nad tym posiedziałem. No ale wiecie, nie kręciłem dawno Minecraft Ferajny, więc chciałem się chociaż trochę przygotować do tego odcinka. Piasku niestety nie pozbierałem, bo zapomniałem, a będzie mi potrzebny w sumie. No w każdym razie MWczka liczę na to, że przyniesie nam ten sandstone, o który go prosiłem, dlatego że sandstone jest, słuchajcie, ludziska kluczowy. W ogóle chwila, tutaj da się wejść. O, kurde, Da się tutaj wejść, to łatwo. No nie, wpadłem! Jak mam teraz tu wyjść? To jest lepsze pytanie niż jak tutaj wejść. Ja nie mogę, dobra, pyk, idziemy, op, dobra. Wchodzimy tutaj, teraz tutaj. Dobra. I wejdźmy sobie tędy, nie wpadnijmy tylko znowu. Tutaj dealerkowi raczej nie będziemy skopywać tego, bo to by było chamskie mu tak zniszczyć krajobraz po prostu za domkiem, ale za to jak pójdziemy tam na tą polanę na spawnie, no to już to zupełnie inna sprawa będzie, już będzie można jak najbardziej sobie porozkopywać tutaj trochę tego piasku, bo świątyni niestety nie ma, jest tylko czerwona świątynia. W sumie nie wiem, czy nie lepszy by był piach z takiej czerwonej świątyni. Czy by nie było ładniej, jakbym zrobił piasek? Taki, czyjcie, czerwony piasek jakby zrobić? W sumie z czerwonego sandstone'a jeszcze nigdy nie budowałem niczego. Można by było go nawet nakopać trochę, bo mam dobry kilofek ze sobą. Silk Touch Unbreaking i takie tam, różne dobre rzeczy. Więc właściwie zainspirowałem sam siebie, ludziska, żeby nie robić z typowego... O, ostrzeżenie, wysokie zużycie procesora. Kurczę, wybaczcie, jeżeli wam lagnęło przez chwilę odcinek, no ale nie wiem, mój komputer nie wyrobił przez krótką chwilkę. Więc właśnie myślę sobie, żeby pojechać na... nie wiem, czy pamiętacie, jak zostałem pustelnikiem, to zostałem nim właśnie na czerwonej pustyni obok tej mesy. I właśnie, żeby tam sobie szybko polecieć i wydobyć właśnie troszkę piasku na przykład. To tutaj jest moja kopalnia. Tutaj moja kopalnia, pyk. Dobra, wejdźmy sobie tu, okej. I zjedźmy sobie. Dawno nie jechałem moją kolejką, więc chętnie sobie... zjadę, właśnie. W ogóle... Nie wiem, co wam chciałem w sumie powiedzieć. O, dobra, minecart. Zbierzmy sobie minecart, bo potem to nie ma żartów. O, jak to kopię szybko, wydyfy! Jak to szybko kopię? Normalnie nie wierzę. Chwila, gdzie są moje pochodnie? Dobra, tutaj, tędy? Zostaw mnie, dobra. Tędy, pamiętacie, kiedyś przywoływałem tutaj tego zielonego Steve'a. Można by było zrobić wycieczkę jeszcze.
To co? Wtedy ten filmik z przywołaniem Steve'a, ludzie, pisaliście, że to fake, ale on był dla żartów. Jak chcecie prawdziwe przywołanie zielonego Steve'a jeszcze na ferajnie, no to słuchajcie, będę mógł wam go przywołać jeszcze raz, ale tym razem naprawdę, a nie dla żartów. No nie, możecie pisać na komentarzach. Chcę, żebyś przywołał zielonego Steve'a albo coś takiego. W ogóle jak to było daleko, bo nie pamiętam. Chyba... O, tutaj... Kurczę, o... Tutaj widać te wszystkie... Wow, fajnie jest to widać całkiem. Chwila, żebym ja nie wpadł do jakiejś lawy w ogóle. Chwila. Ja tutaj to w ogóle wykopałem, wiecie dlaczego? Dlatego, że chciałem zrobić wielką kolejkę tutaj, na mój ośrodek wypoczynkowy, Tritsusa. O, tu jest woda. No, ale jakby to nie pykło jakoś zbytnio, ale może zrobię jeszcze tą kolejkę. Wiecie, może jeszcze kolejkę jakąś zrobię. Nie wiem kiedy tak naprawdę, ale... Nie wiem, czy będę miał plany jakby związane z tym moim ośrodkiem wypoczynkowym, czy też nie, czy tutaj jest creeper? Oh man, witam cię, creepam, witam. O, pyk. Dobra. O nie, zapomniałem, ludzie! Musimy zrobić cięcie, dlatego że słuchajcie, nie ma przejścia stąd aż do tamtego ośrodka wypoczynkowego, więc robimy cięcie i widzimy się, ludziska, na ośrodku wypoczynkowym. Ja będę musiał zawrócić stąd i wyjść po prostu. Okej, kolejne cięcie, ale pocięty jest dzisiejszy filmik, masakra. W każdym razie mamy kolejne cięcie, ale jesteśmy już na tej pustyni, na której chcieliśmy być. Powykopujemy sobie... To jest sandstone czerwony, czy mi się... Nie, to jest glina, to jest też glina. Chwila, czy da się zrobić z tego normalnie sandstone? Czy to jest normalnie sandstone? Chcę zobaczyć. Red sand, a to jest orange... Nie, to jest orange terracotta, a z tego jakbym zrobił red sandstone. Wow, no dobra, to jest całkiem fajne. Przyznaję, to jest całkiem spoko. Ale czemu tu jest orange terracotta, a nie sandstonik? Ja bym chciał sandstone'a czerwonego. Pościnajmy sobie to tutaj troszkę. W ogóle nie wiem, czy nie miałem tutaj skrzynki, gdzie zostawiłem czerwonego piasku. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale może właśnie... Może gdzieś mam taką skrzynkę. Tutaj trzeba będzie w każdym razie ściąć to i za chwilę się przelecimy tam do skrzyneczki. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek. Kto pamięta, jak budowałem ten piękny domeczek tutaj? To był śmieszny odcinek, jak zostałem, kurczę. Wow, ale straszne są te czasem. Jak zostałem sobie pustelnikiem. To było fajne. Odcinek się nazywał Spotkałem pustelnika. Jak zostałem sam pustelnikiem, w sumie sam siebie spotkałem, było całkiem spoczko, dobrze mi się to nagrywało, no ale niestety nikt nie chciał oglądać moich przygód jako pustelnika. Ale nie wiem, przykre trochę, chwila. Dobra, mamy już tutaj, wow, dużo tego mamy w sumie. To pozamieniajmy to, żeby mniej miejsca dużo zajmowało. Kurczę, nie mamy tego wcale dużo, mamy tego bardzo, bardzo mało. Lol. Ja się spodziewałem, że to szybciej trochę pójdzie, a jednak nie, jednak nie. Trzeba będzie MWC dopisać na tym, że chodzi o czerwony sandstone, dlatego że z czerwonego sandstone'a będziemy to budować, a nie z takiego zwykłego. My tego wszystkiego nie zbierzemy, bo MWK miał przynieść 2 staki, hehehe. Ale chwila, czy ja tutaj... Tutaj jest ten mostek, pamiętam, i tam są skrzynie. No, tutaj są skrzynie, tutaj jest zejście do kopalni moje. Tutaj była ten. O, jest nadal moja łódka właśnie. Orange terracotta. Dobra, jest właśnie trochę tego piasku nakopany. Bardzo dobrze. No, łódka. Łódka, moja poczciwa łódka. Tutaj została. No. Trzeba będzie ją użyć. Dobra, za chwilę. Pyk, pyk, pyk. Tutaj wykopmy sobie trochę tego piasku. Trochę tak, trochę tak, trochę tak. Chociaż nie wiem, czy chcę, żeby tutaj to było ścięte. Może inną zaspę jakąś sobie zetnijmy z piasku zamiast tej. MWC... No, zbierzemy jeszcze sobie właśnie parę tych piachów, a resztę zostawimy MWC-ce, tak jak powiedziałem wcześniej. Tylko gdzie to ścinać? Dobra, stąd będzie... Tutaj będzie spoko, bez kitu, dobra. Tutaj tak to po prostu zróbmy. Hop, hop, hop. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi na mnie. W ogóle nie rozumiem, czemu tu jest terrakota, a nie sandstone. Może dlatego właśnie, że jest to połączone z mensą, a nie takie normalne.
Ale nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak być szczery, tak do końca, dobra. Tutaj pyk, tutaj patyczki wypadły, wow, patyczki kozacko, przydadzą nam się jako wykładczki do czyszczenia zębów. Jadłem czekoladę przed chwilą, więc się przyda. Nie jest się czekolady, jest niezdrowa. No. Czekolada. Czekolada jest pyszna. Dobra. Nieważne, nieważne, nieważne. To tutaj pyk, pyk, pyk. Okej. Okay. Mamy więcej. Ile jeszcze nam tego jest potrzebne? Raz, dwa, trzy. O, dobra, już prawie ten. To zbieramy chyba tylko do końca jeszcze tamtego staka i wracamy ludziska do naszego pięknego domu. Kurczę, pieczone. Czy właśnie mi się to popsuło? Nie. Ale już mamy 31, więc git. Ale w sumie przydałoby nam się... wiecie co nam się przydało? Mamy drewno? Mamy drewno. Dobra, dobra. Szybko. Zrobimy to, robimy szybką akcję ludziska. Pyk. Robimy tak. Robimy teraz tak. Robimy tak. Robimy tak. Tak. Ej, tak robimy. Dobra, dobra. Robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak, robimy tak. I teraz robimy tak. Pycha, dobra. Mamy to, teraz robimy tak. Teraz to wyrzucamy, teraz bierzemy. Gdzie jest ten jeden cobblestone? Cobblestone. Dobra. To nam się właśnie przyda. I już ludziska wracamy sobie z powrotem. Zacząć budować tą świątynię lekko. To będzie na pewno przełomowe po prostu odkrycie. U nas, o jeszcze 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. I uwaga ludzie, uwaga, uwaga. Tylko teraz, tylko dzisiaj, tylko na jeszcze na ferajnie mamy ponad stack sandstone'a. Yeah, dobra, możemy wracać w takim razie, jeszcze moja łódka stoi, więc możemy nią się posłużyć w powrocie, bo ja tu płynąłem jak debil w pław zamiast łodzią. Nie wiem co mi odbiło, szczerze mówiąc nie chciało mi się robić łódki zupełnie. Nie, pomijmy to, dobra? Dobra, to teraz prosto się płynęło, pamiętam. Dobra, witam w łodzi, witam, w sensie nie to, że jesteśmy w tym mieście łódź, tylko po prostu jesteśmy w łódce, prawda? Dobra, to idźmy sobie tu. Z tego co pamiętam nie było daleko zbytnio, ale niedługo będę miał ten tunel podziemny, więc to będzie dobre. Zrobiłbym tutaj właśnie jakąś kolejkę fajną. Kolejka na ten, na Czerwoną Wyspę, tak bym ją nazwał. Tutaj, czy to już tutaj się wysiadało, czy nie? Chyba tak, z tego co pamiętam to już tutaj się wysiadało, co tam jest? Czerwony kwiatuszek, jejku, jaki ładny kłapousze. A ma. O, jest to. Ach. Niam. Dobra. Chwila, przepłyjmy jeszcze dalej może. Albo dobra, już tutaj sobie wyjdźmy. Ło! Dobra, hop. Witam was na schodach. Dobra, wypłyń tędy. Teraz tu. Jaka piękna budowla z dirta, wow, to chyba i to naturalna w dodatku, tego nikt nie budował. Wytyfy, natura potrafi być dziwna. Okej, okay, to wejdźmy sobie dalej śniegiem. I kto dotrwał do tego momentu, ludziska? Niech pisze w komentarzu koniecznie dotrwałem, każdy kto napisze dotrwałem. Uwaga, dostanie ode mnie serduszko. Tak, będę czytał komentarze ogółem, bo zapytałem się was o parę rzeczy, więc odpowiadajcie pełnymi zdaniami, bo już nie pamiętam nawet o co się pytałem dokładnie, a chciałem wiedzieć parę rzeczek sobie, więc o kurczę, robi się ciemno, ale już na szczęście jesteśmy praktycznie na ferajnie. Dobra, hop, na sielance znaczy się, ferajna to cały serwer przecież, dobra. Tutaj już, o tutaj już jest ten mroczny las, więc na hardkora ludzie, na hardkora mrocznym lasem wracamy w nocy. W ogóle kto tutaj zaczął mieszkać? Bo ja mam wiele teorii i chciałem bardzo, żeby ktoś mi napisał, kurde, kto tutaj mieszkał, no. Ja nie mam pojęcia, kto tutaj mieszkał zupełnie. O tu, co tutaj jest? Co to za typ tutaj mieszkał? Dwa sticky pistony, to są kurde bogate itemki. Tu... No nie mam pojęcia,
kto tutaj mógł, mógł sobie żyć. Dobra. O, o. O. Wow, wow, strasznie jest w tym lesie, bez kitu. Mam nadzieję, że żaden Enderman albo Slenderman nam nie wyskoczy, bo tutaj chyba już jest moja chatka z tego. A! Kurde, typie! Czy ty chcesz, żebym miał zawał? Widzowie czekają na odcinki, a ty chcesz mnie tu, kurde, zabić w prawdziwym życiu, a nie tylko w Minecrafcie. Ja nie mogę, co za szkielet niesamowity. Ja bale, no po prostu, co to ma być? Dobra. To już jesteśmy w naszym domu, więc się wyśpimy przynajmniej teraz porządnie. Creeper! Chwila, czy ty mi dasz płytę? O, dobra, ludzie. Challenge płyta, challenge płyta, challenge płyta. Challenge płyta. Kurde. Nie wybuchaj! Nie! Nie! Zawiodłeś mnie, szkielecie! Zawiodłeś mnie, czekacie. Śmierć. No nie, trzciny go. Śmierć. Dobra, czekała go śmierć. Okej, okay, to teraz wejdźmy. Kurde, no. Akcja płyta. Nie wyszła. Akcja płyta. To było straszne. To było straszne przeżycie ludzi z Kanaferaje, nie? To było najgorsze przeżycie. Wyśpijmy się przynajmniej. Wyśpijmy. Dobra. Wstał nowy dzień! Teraz znowu jesteśmy, kurde, ludzie tacy żywi bardzo. Wstał nowy dzień, jak kozacko, że wstał nowy dzień. Ja nie mogę. Pora budować na Minecraft nowa ferajna, kurde. Normalnie będzie super, czy nowe ludziska. Ja nie mogę, to będzie mega fajne. Dobra, to teraz pójdźmy sobie na nową ferajnę tutaj. Enzi, kurde. Pamiętacie, jak Enzi grał na ferajnie? To były piękne czasy. To były piękne czasy, ludzie. Ja już nie pamiętam tych czasów, jak on grał na ferajnie. To było bardzo dawno. Pamiętam za to, jak grał na ferajnie dwójce. To było nie tak dawno. Okej, okay. Przejdźmy teraz tędy, teraz tędy, teraz tędy, teraz tędy. Oh yeah. Oh yeah, baby. Tutaj pamiętam, jak był domek Jachimozianki kiedyś. Oh, Jachimozianka niedługo ma wrócić na ferajnę podobno, więc bardzo fajnie w takim razie. Dobra. O, i jesteśmy na nowej ferajnie. Słuchajcie, ludziska, to jest nowina bardzo dobra. Możecie ją zobaczyć z bliska. Tutaj jest banan Kosiego, jakkolwiek to, kurde, nie brzmi. Tak, powiedziałem coś dziwnego, dobra. Tutaj jest metro, tutaj jest ten dirt wszędzie, wytyfy. Ja nie wiem, co to jest za troll. Ja nie wiem, w sensie to jest głupi troll strasznie. To nawet nie jest śmieszny troll. O, ale można parkurować po tym dircie, patrz. Dobra. To się nie świeci nawet. Dobra, tutaj będzie świątynia nasza. Kurde, tutaj owca. Czarny, widzicie, nawet czarne owce są tutaj po prostu. To jest znak, że tutaj trzeba otworzyć czarną właśnie świątynię. I patrzcie, jaką ja mam jakby wizję na to, że zrobię tutaj takie coś, że będą takie słupy tu, jakby takie o, i tutaj w środku będą filary z czarnej wełny. I chwila, tu będą raz, dwa, trzy, i teraz raz, dwa, trzy, i teraz znowu raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Teraz znowu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Będą takie filary właśnie, cztery filary w sam raz i będą wyrastały sobie stąd. Kurczę, to będzie epickie, tylko zapomniałem czarnej wełni, niestety, ludzie. Więc będziemy dalej budować tą mroczną świątynię w następnym odcinku. Ja dziękuję za to, że oglądaliście ten odcinek. Już się robi długi, więc go kończę. Pamiętajcie, że wątek będzie kontynuowany. Ja czekam na itemki od innych. Piszcie komentarze wszystkim. To było na tyle. Ludziska, widzimy się w następnym odcinku z Ferajny. Na razie.